Przecież dzisiaj imigracja wydawało się nie jest problemem, dlatego że nikt nie chce, żebyśmy przejmowali setki tysięcy migrantów, bo to państwo się wykazali tym olbrzymim odruchem serca, przejmując naszych braci i sióstr z Ukrainy. No, okazało się, że ci, którzy szczują na innych, tak naprawdę robią na tym wielki interes. I oczywiście zapraszają poprzez rozdawanie wiz na lewo i na prawo pół świata do Polski. Ale dzisiaj prawdziwe problemy są gdzie indziej. I jak ja rozmawiam z państwem, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, okazuje się, że prawdziwym problemem jest dzisiaj kwestia inflacji i drożyzny. Prawdziwym problemem jest kwestia bezpieczeństwa, ale tego prawdziwego bezpieczeństwa. Służby zdrowia, nowoczesnej edukacji. I o tym chciałem z państwem porozmawiać, o tym, co naprawdę jest problemem i jakie mamy rozwiązania. Bo różnica jest taka, że rządzący przez cały czas próbują grać na emocje. Przez cały czas chcą nagłaśniać swoje własne fobie, kompleksy, chcą nas podzielić i przez cały czas robią jedno, szczują na wszystkich, na kogo mogą szczuć.